dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co się z wami dzieje? Normalnie to wam się buzie nie zamykają, a teraz ani słowem się nie odezwałyście. Dobra, ja tak nie mogę, Arek, muszę ci coś powiedzieć. Dobra, to ja może was zostawię, pogadajcie sobie, wezmę Kubusia na górę. Dasz sobie radę? Mike mi pomoże, tak, pomożesz? Tak, pewnie. Dzięki. Co jest, kochanie? Arek, chodzi o twoją kuzynkę, tylko ja nie wiem, jak ci to powiedzieć, ani czy w ogóle powinnam. Słuchaj, jeżeli chodzi ci o Karinę, to co byś mi nie powiedziała, to nic mnie nie zdziwi. Uwierz mi, pewnie podrywała Majka, tak? Nie. Słuchaj, jeżeli o co ci chodzi, to ona taka jest, ja ją znam. Ona jest jak Irek, no żadnemu nie przepuści. Arek, ona całowała się swoim tatą. Ale jak się całowałeś? W sensie w policzek, tak? Nie, oni całowali się tak naprawdę. Ale jak? Jak naprawdę? W sensie, przecież to jest niemożliwe. Arek, proszę cię, nie denerwuj się. Jak ja mam być spokojny w tej sytuacji, co? Jak ja mam być spokojny? Przyjechał, sobie z nim pogadam. Arek, proszę cię, nie rób awantury, nie dzisiaj! Możemy pogadać? Ale teraz? Tak, teraz. Zostawisz nas? No spoko. Ty, co to odpierdzielasz, co? Na stare lata ci się porąbało w głowie? A co ci chodzi, Arek? O co mi chodzi? Lucy mi powiedziała, że całowałeś się z Kariną. Widziała was dzisiaj. Coś się Lucynce pomyliło, przewidziało. Co ty, no? Tato, ja znam swoją żonę i wiem, że nie powiedziałaby mi niczego, jeżeli nie byłaby tego pewna, rozumiesz? Arek, przyrzekam ci, że to nieprawda. Słuchaj, ciebie też znam i widzę przecież, że kłamiesz. Ale okej, okay, skoro jesteś taki święty, zapytam się Kariny. Ale Arek, poczekaj, no nie rób mi tutaj obciachu. Poza tym Karinie nie będzie głupio, nie rozumiesz, no. Obciachu ci nie... Głupiej będzie? W dupie to mam, że będzie głupio, rozumiesz? W dupie to mam, widzę, że kłamiesz. Słuchaj, dałeś się wkręcić Lucynie jakiś dupek, no. Popatrz na mnie, popatrz no, na mnie. No, widzę, no. Popatrz na mnie i uwierz mi, że mówię prawdę. Skoro jesteś taki święty, to czego się boisz, co? Ja się jej zapytam. Ale Arek, zaczekaj, no gdzie idziesz? Arek, zaczekaj na mnie.